Questo piatto è un piatto tradizionale del ristorante Prater. A teraz tradycyjna potrawa z restauracji Prater, specjalność zakładu. Ingredienti sono prosciutto crudo di Parma. Surowa szynka parmeńska, prosciutto crudo di Parma. Resultato. Już pokrojona w cieniuteńkie plastereczki. Parmigiano reggiano grattugiato. Świeżo zmielony parmezan. Il radicchio rosso di Treviso dolce. Radicchio, czyli odmiana sałaty z Treviso, słodka odmiana sałaty, tutaj już posiekana w takie kawałeczki. E la scamorza, che è formaggio tipico della regione. Della regione. I to typowy ser scamorza, ser z krowiego mleka, typowy dla Emilii Romagni. Cominciamo col prosciutto. Szynka jest pokrojona, kładziemy ją na mniejszy talerz. Ją się kroi taką specjalną maszyną, cieniuteńko, cieniuteńko, naprawdę. Więc jeśli macie Państwo przywieziony z Włoch w domu kawał prosciutto, idźcie do sklepu mięsnego i poproście, żeby Wam w takie cieniuteńkie kawałeczki pokrojono prosciutto. Grube nie ma sensu całkowicie. Mamy radicchio rosso. Teraz radicchio rosso na to, czyli czerwona sałata radicchio z Treviso. Ona już w Polsce jest. Sam ją kupowałem w Krakowie, więc nie powinno z tym być problemów. Wszystko się posypuje radicchio. Aha. Bardzo ładnie. Parmigiano. A teraz sól i pieprz. Mettiamo parmigiano grattugiato. Teraz parmezan. Widzieli Państwo, pan sól i pieprz ma już zmieszaną razem w jednym naczyniu, zatem jednym ruchem soli i pieprzy równocześnie. Nigdy w życiu nie soliłem i nie pieprzyłem równocześnie. We Włoszech człowiek się uczy. Tagliamo la scamorza. A teraz plasterki scamorzy. Ona ma konsystencję trochę podobną do mozzarelli, ale to nie jest mozzarella. I to wszystko al forno. Piatto pronto, lo mettiamo al forno. I wsadzamy to wszystko na około 10 minut do pieca. 180 gradi. Gotowe. Króciutkie, bardzo proste. Si, si. Attenzione, attenzione. Jak się ciągnie scamorza. Voilà. Troppo buono. Buonissimo. Si è scottato la lingua. Drodzy Państwo, zanim się pożegnamy, jeszcze krótki rzut oka na cielęcinę nadziewaną po parmeńsku. I czyż nie było tak, jak obiecywałem na początku programu, ale to nie ja dotrzymałem obietnicy. To Parma i jej kuchnia, niezwykle bogata i wyrafinowana. Zgłębiajcie Państwo kuchnię parmeńską, a ja będę się ratował po tej niezwykłej obfitości stołu, mocnym jak Zbyszko Cyganiewicz espresso i kieliszeczkiem, a w zasadzie szklaneczką grappy. Dziękuję bardzo. Do widzenia Państwu.